Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz 7 głównych powodów, by nie kupować ubezpieczenia na hipotekę? Warto je znać. Po więcej wyjaśnień i pomoc skontaktuj się z nami. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. As businesses reopen, continue to practice physical distancing and wash your hands often. Help stop the spread of COVID-19. Visit ontario.ca/coronavirus. Paid for by the Government of Ontario. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co 2 tygodnie prezentuje interesujące informacje na temat malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu postać artysty wszechstronnego, Stanisława Wyspiańskiego. To niezwykle silna indywidualność w środowisku krakowskim. Czołowy przedstawiciel okresu Młodej Polski w nurcie secesji i impresjonizmu. Urodził się 15 stycznia 1869 roku w rodzinie rzeźbiarza Franciszka Wyspiańskiego. Z powodu śmierci matki od 7 roku życia wychowywał się u wujostwa. Niemniej ojciec zawsze troszczył się o syna i dzięki niemu zdobył solidne wykształcenie. Na Akademii Sztuk Pięknych pod okiem Matejki uczył się malarstwa. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował na Wydziale Filozofii i uczestniczył w zajęciach z historii, historii sztuki i literatury. Matejko zlecił ulubionemu studentowi wykonanie renowacji zaprojektowanej przez siebie polichromii w Kościele Mariackim. Pracę tę Wyspiański wykonywał razem z Józefem Mehoferem. Artysta w czasie zagranicznej wyprawy osiadł w Paryżu na 3 lata, utrzymując się ze stypendium Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczęszczał do paryskiej Akademii Colorazier École des Beaux-Arts. Przy okazji zwiedził m.in. Włochy, Szwajcarię i Austrię. W Paryżu zetknął się ze sztuką Gauguina, Toulouse-Lautreca i Władysława Śliwińskiego. Śliwiński w Paryżu był dla Wyspiańskiego i Mehofera tym, który ułatwił poznanie ówczesnych nowych tendencji w malarstwie. Te kontakty miały wpływ na sztukę młodego Wyspiańskiego. Pojawiają się syntetyczne formy obwiedzione ciemną linią, zwane kluazonizmem. Te charakterystyczne, dekoracyjne, faliste linie stają się z czasem dominującym i charakterystycznym elementem jego malarstwa. To klasyczny element secesji. Manifestuje się to w znakomitych autoportretach i portretach ówczesnej elity Młodej Polski. Dosyć wcześnie u Wyspiańskiego rozwinęła się alergia do farb olejnych. Dlatego większość jego prac wykonywał w pasteli. W technice tej rozwija swój niepowtarzalny styl. Bardzo oszczędna, niezwykle trafna, ale jednocześnie dekoracyjna linia przedstawia modela w bardzo sugestywny sposób. Kolor, jaki wypełnia obraz, to wpływ impresjonizmu. Czujemy świetlistość i charakterystyczne błękity i szafiry w strefach cieni. Okres Młodej Polski to poszukiwania inspiracji w folklorze i sztuce ludowej. Panuje moda na chłopomanię. Wielu artystów żeni się z dorodnymi pannami z podkarpackich wsi. Tą drogę wybrał również Wyspiański. W 1900 roku zawarł związek małżeński z Teofilą Pytkówną z okolic Tarnowa. Mimo wielu różnic i kontrastów, Wyspiański był bardzo szczęśliwy w tym małżeństwie.
Z tego związku narodziły się Helenka, Mietek i Stasio. To zaowocowało uroczymi portretami rodziny. Portret Helenki, niezwykle bezpośredni, ukazuje dziecko, które dopiero się obudziło. Jest przeziębione i nieuczesane. Te piękne dziecięce portrety już od dziecka mi się podobały. Chyba dlatego, że były malowane bardzo prostymi środkami. Swobodnie i szkicowo. W bardzo naturalny sposób oddają charakter i są bardzo nastrojowe. W tej technice wykonał również znakomite pejzaże przedstawiające widok z okna jego krakowskiej pracowni na kopiec Kościuszki. Do tego projektu namówił Wyspiańskiego Feliks Jasiński, kolekcjoner i przyjaciel wielu artystów Młodej Polski. Powstały one w latach 1904-1905, o różnych porach dnia i roku, a sam artysta został za nie uhonorowany Nagrodą Polskiej Akademii Umiejętności. Są malowane bardzo spontanicznie i dynamicznie. Widać lekkość i swobodę w operowaniu linią i kolorem. Są niezwykle sugestywne i należą do wielkich osiągnięć Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański był człowiekiem wielu talentów. Jest jednym z wielkich w historii polskiego malarstwa, grafiki, grafiki użytkowej, projektów wnętrz, mebli i witraży. W ciągu 10 lat Wyspiański napisał około 20 dramatów teatralnych o tematyce patriotycznej i również projektował do nich scenografię. W 1900 roku był gościem na uroczystości weselnej swojego przyjaciela Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Czas spędzony w Bronowicach Małych zainspirował go do napisania Wesela, dzieła, które zapewniło mu prawdziwy rozgłos i miejsce w historii. Uznawany jest za najważniejszy polski dramat XX wieku, trafnie obnażający polskie wady narodowe, sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną czasów, w którym tworzył artysta. Symboliczny i kulminacyjny jest Taniec Chochołów, odbicie bezradności, marazmu i zastoju, w jakim to znajdował się ówczesny naród polski. Wyspiański projektuje piękną kurtynę do teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jest artystą bardzo popularnym i wziętym, szczególnie w Krakowie i we Lwowie. Daje się również poznać jako projektant ciekawych mebli, projektując fotele do świetlicy Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka w Krakowie. Również projektuje meble i elementy wnętrz do domów prywatnych i instytucji państwowych. Poza geometrią widać w nich elementy zaczerpnięte z przyrody. Z wielką odwagą i rozmachem wraz z architektem Władysławem Ikielskim pracuje nad koncepcją odnowy i przebudowy wzgórza Wawelskiego – Wawel Akropolis. Miało to powstać obok Zamku Wawelskiego muzeum jako narodowe centrum z placem katedralnym, placem zwycięstwa i placem Izby Posłów. Wyspiański wsławił się projektami witraży do krakowskich i lwowskich kościołów niezwykłej urody. W kościele franciszkanów w Krakowie możemy podziwiać monumentalne witraże w prezbiterium oraz najlepsze jego dzieło – Stań się, Bóg Ojciec. Widać w nich wszelkie doświadczenie z jego całej tak bogatej twórczości. Emanują pięknym światłem i kolorytem zdobyczy impresjonizmu. A rozedrgane i faliste linie nadają wielką dramaturgię i ekspresję. Projektuje również witraże do Katedry Krakowskiej. Nikt nie projektował tak nastrojowych i dekoracyjnych witraży. W 1906 roku Wyspiański został profesorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także członkiem Rady Miasta Krakowa. Artysta przez długie lata cierpiał z powodu ciężkiej choroby, jakiej nabawił się będąc jeszcze w Paryżu. Była to kiła, która w tamtych czasach była nieuleczalną chorobą. 28 listopada w 1907 roku, po latach cierpień, Stanisław Wyspiański zmarł w swoim ukochanym Krakowie. Uroczysty pogrzeb na koszt miasta odbył się 2 grudnia przy bijącym dzwonie Zygmunta. 40-tysięczny tłum krakowian towarzyszył mu w jego ostatniej drodze przez Rynek, ulicę Grodzką i Kanoniczną do kościoła na Skałce, gdzie został pochowany w krypcie zasłużonych. Ku pamięci Stanisława Wyspiańskiego, jednego z najwybitniejszych mieszkańców Krakowa, wybudowano pawilon Wyspiańskiego,
gdzie zostały odtworzone trzy wielkoformatowe witraże według projektu artysty. Przed gmachem głównym Muzeum Narodowego stoi pomnik tego wybitnego artysty. Wyspiański pozostawił po sobie imponujący dorobek. Setki szkiców, obrazów, projektów witraży, kilkanaście dramatów. Sztuki teatralne nadal są aktualne w swojej wymowie. Aż trudno uwierzyć, że żył zaledwie 38 lat. Zachęcam Państwa do studiowania tej wspaniałej twórczości. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!